Witam cię serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiejszy temat będzie kontynuacja tego, jak stać się bogatym człowiekiem, dlatego że chcę tutaj nagrać Wam taką serię i ten temat troszeczkę poruszyć, bo zdaję sobie sprawę, jak on jest absolutnie ważny i niezbędny do tego, żeby popracować nad swoim mindsetem i żeby wejść na kolejne poziomy swojego własnego rozwoju. I dzisiaj przygotowałam dla Was takie kilka punkty, które będę chciała poruszyć w tym podcaście. I mam nadzieję, że te podpunkty pomogą Wam pewne rzeczy jeszcze bardziej głębiej przemyśleć albo nawet zrozumieć. Pierwszym takim najbardziej istotnym elementem, jeżeli chcemy stać się człowiekiem, który zarabia odpowiednie pieniądze, który no, może nazwać się sam, że jest człowiekiem zamożny, to trzeba określić swoje cele finansowe. Zanim zaczniesz budować swój majątek, musisz się zastanowić, jakie dokładne te cele chcemy osiągnąć, tak? Czy chcesz osiągnąć określoną kwotę oszczędności, być może spłacić jakieś zobowiązania, a może marzyć dzisiaj się zainwestować w kilka nieruchomości, czy uruchomić nawet własną firmę. Pamiętaj, że kiedy stawiamy te cele, one muszą być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotny i związany z czasem i tutaj akurat kłania się metoda SMART ja zawsze pracuję wokół tej metody bo wtedy jasno i konkretnie wymagam od moich klientów wykonania pewnych rzeczy, żeby cel był osiągnięty dzięki takiemu postawieniu swoich celów finansowych będziesz miała jasny punkt odniesienia i tak naprawdę motywację do działania ja myślę, że tak jak powiedziałam już w tym odcinku wcześniejszym że dla każdego sukces znaczy coś innego dla jednych osób to wiąże się z tym pierwszym milionem, dla innych osób być może jeszcze z większymi pieniędzmi dlatego, że tak jak mówiłam w tamtym odcinku dzisiaj milion to nie jest już taka bardzo wielka kwota bo prawda jest taka, że no, bardzo trudno skupić nawet mieszkanie w określonych miejscach jeśli chodzi o E, na przykład jakieś duże, duże y, miasta. I nie ma znaczenia tutaj kraj, bo prawda jest taka, że jednak patrzymy po prostu na ceny nieruchomości na całym świecie. One nie są dzisiaj najmniejsze. Niemniej jednak, myślę sobie, że bardzo jednak dużo osób chciałoby zarabiać przynajmniej taki milion na czysto. Milion na przykład złotych, tak? I po wszystkich kosztach, podatkach i innych rzeczach. I do tego będę chciała się po prostu tutaj odnieść i będę chciała. Nad tym się po prostu skoncentrować i skupić dzisiaj. Dlatego też um, pamiętajcie, że um, dla mnie personalnie to, co zawsze jest najistotniejsze, komentora, e, to to, żeby mój klient nazwał po imieniu, jakie pieniądze dla niego e, oznaczają sukces, e, jakie kwoty pomogą mu zbudować niezależność finansową, czy właśnie spłacić takie zobowiązania. Więc jeżeli dzisiaj masz taką sytuację, że masz jakieś zobowiązania, to bardzo wiele ludzi, praktycznie 99% ludzi, boi się spojrzeć na tą kwotę, która jest taka, no nie wiem, jakiś zobowiązań do spłaty. W związku z tym, nic nie robi w kierunku, żeby to spłacić, nic nie robi w kierunku takim, żeby było tego mniej, bo boi się na to patrzeć. Kiedy ja zaczynam współpracę z klientami, bardzo często proszę, żeby zrobili taki raport i żeby zaplanowali, jak mają się wyzbyć tego problemu. I druga też rzecz, od razu nam to pokazuje, ile ta osoba ma zarobić, że. Żeby w jakimś określonym czasie zrealizować taki czy taki cel finansowy. Druga bardzo ważna rzecz, jak chcesz się stać bogatym człowiekiem, to dowiedz się, co to jest edukacja finansowa. Inwestuj w swoją wiedzę na temat finansów osobistych, inwestycji i zarządzania pieniędzmi. Ten temat moim zdaniem leży u 99% populacji na świecie. Dlaczego ja tak myślę? Dlatego, że jak ja popatrzę na większość ludzi, którzy żyje od pierwszego do pierwszego, często korzysta z kart kredytowych, z kredytów, kupuje wszystko na kredyty, to ja po prostu wiem, że ludzie nie mają edukacji finansowej w jednym paluszku. Przeczytaj książki, uczestnicz w szkoleniach, korzystaj z dostępnych materiałów, takich jak na przykład moje podcasty. Im lepiej zrozumiesz zasady działania rynku finansowego, poduszki finansowej, strategii inwestycyjnej, sposobu oszczędzania czy inwestowania, tym szybciej staniesz się człowiekiem bogatym. A finanse są proste, ale to ludzie nie chcą się ich nauczyć. A dzisiaj prowadziłam live'a w temacie tego, jak kilka lat temu mówiłam wszystkim, żeby inwestowali w markę osobistą, żeby inwestowali w kampanie płatne na Facebooku. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby płacić tak duże pieniądze za kampanie płatne, bo ja też płacę pieniądze i to kosmiczne w skali każdego roku. Ale ja wiem, że bez tego nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu nie dotarłabym do takiej społeczności, nie miałabym klientów z całego świata i nie pracowałabym na całym świecie. Słuchajcie, nawet fizycznie, bywając na przykład u moich klientów czy tworząc z nimi jakiekolwiek materiały strategiczne. W związku z tym, jeżeli my boimy się inwestować albo inaczej, Kupujemy rzeczy, czyli mamy duże wydatki w, tym, w tych obszarach, których nie powinniśmy mieć, to my nigdy nie będziemy człowiekiem bogatym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dla kogoś ważniejsze są, nie wiem, drogie torebki, drogi samochód, drogie w czasy niż inwestycja we własną nieruchomość, we własną edukację nie wiem, właśnie w budowę swojej marki, w budowę swojej firmy to te osoby z reguły po prostu przez parę lat. Funkcjonują jak taka, bym powiedziała, osoba, która wszystko bierze, co państwo pokazuje i daje, a potem się nagle budzi i ma straszne zobowiązania, ma straszny problem. I zastanawia się, jak ma wyjść z tego problemu, ale jest za późno, bo są tak duże zobowiązania, na przykład finansowe, że ciężko jest po prostu pójść do przodu, ciężko jest wtedy zainwestować. Dla niektórych wtedy ten moment jest takim kubłem zimnej wody, a dla niektórych stres, depresja. Bankructwo, jeszcze inne historie. Dlatego też, słuchajcie, edukacja finansowa, budowa marki w dzisiejszym świecie to są dwa, dwie kompetencje, które są według mojej oceny najważniejsze. Tego powinni uczyć w szkole, do tego um, inteligencji emocjonalnej. Mając te trzy kompetencje, dzisiaj zarabiamy olbrzymie pieniądze. W związku z tym, zadaj sobie pytanie: czy czytasz książki psychologiczne, czy czytasz książki o poduszce finansowej, o inwestycji, czy czytasz książki o budowaniu marki? Czy wiesz jak budować markę swoją, osobistą, nawet jak pracujesz na etacie? Bo wiel, wiele razy ludzie mi mówią, dobra Pani Aniu, ale jak ja mam budować markę, skoro ja jestem na etacie? No i to już mi pokazuje, jak daleko w polu jesteśmy. No bo jeżeli Ty chcesz zarabiać więcej, ale nie budujesz marki na etacie a nie rozwijasz się, nie edukujesz, no to po prostu całe życie będziesz na tym samym stanowisku. Co roku będzie jakiś tam delikatny procent szedł w górę, tyle ile jest inflacja. Dzisiaj jest 3% inflacja, więc jak ktoś zarabia nie wiem, czy 1000 funtów to będzie miał 30 funtów więcej do pensji, powiedzmy, jeżeli firma da tyle samo, co jest inflacja, a często jest to jeszcze mniej. Więc co zrobić na etacie, nawet, żeby budować markę? Trzeba się zastanowić, kim chcę być, jakie kompetencje podniosę, jak będę budować tą markę na przykład na LinkedIn, jak będę się udzielać, być może książkę najpierw na temat tego, czym się interesuje na tym swoim etacie. I wyróżnia się, bo nikt tego praktycznie nie robi. Robią to tylko takie osoby na powiedzmy bardzo ciekawych stanowiskach, dlatego headhunterzy biją się od nich, i tacy ludzie dostają oferty pracy średnio raz w miesiącu. Mogą wybierać, przebierać. I są inni eksperci, którzy mają czasem większe e, nawet doświadczenie albo wykształcenie. Ale nie mają tych ofert, bo nie budują swojej marki. Dlatego też edukacja finansowa, edukacja w zakresie budowy marki, edukacja w zakresie e, psychologii to jest podstawa w dzisiejszym świecie. Zrób z tą informacją, co chcesz. Ja po prostu uważam, że każda dorosła osoba powinna te trzy obszary mieć po prostu w jednym paluszku. Buduj. A kilka źródeł dochodu. Poleganie tylko na jednym źródle dochodu może być naprawdę bardzo ryzykowne. Zobaczmy, co się działo w ostatnim czasie przez pandemię, przez inflację, przez to wszystko po prostu, czego doświadczyliśmy. Dlatego inwestuj w kilka źródeł dochodu akcje, obligacje, nieruchomości, biznesy lub pasywne dochody online. A dzięki temu rozproszone ryzyko będzie będziesz miała i większą, tak naprawdę, stabilność finansową. Ja um, od pierwszego, praktycznie roku, kiedy otworzyłam swoją działalność, to była końcówka 20, 2001-2002. W momencie, kiedy ją otworzyłam, kiedy naprawdę wtedy duże pieniądze zapłaciłam za konsultację prawniczą, księgową, doradcę finansowego, ponieważ chciałam poznać system Wielkiej Brytanii, kiedy wyjechałam w 2001 z Polski do Wielkiej Brytanii, byłam po studiach. Wiedziałam, że chcę tutaj po prostu jakiś czas zostać i trochę nie miałam wyboru. Musiałam otworzyć tą firmę, dlatego, że na tamten okres można było zostać w Wielkiej Brytanii jako studentka bądź jako osoba, która biznes chce prowadzić. No więc trochę mnie to zmobilizowało do otwarcia firmy, ale ponieważ zawsze byłam ambitna, to chciałam się dowiedzieć, jak mam to zrobić dobrze, żeby nie było fasta, skoro ja mam otworzyć w ogóle firmę. Więc um, taka moja lekcja um, z tamtego czasu polegała na tym, że pracowałam wiele ciężkich godzin. Moja pierwsza praca tutaj w Wielkiej Brytanii um, polegała na tym, że pracowałam w restauracji, w związku z tym to była bardzo ciężka praca. Ktokolwiek pracuje w restauracji, Pozdrawiam Was, bo y, szczególnie jak się pracuje dubla, czyli double w restauracji z reguły oznacza na przykład takie, gdzie są od lunchu, otwarte restauracje, to oznacza pracę od 12 do 12 w nocy. No więc to jest taka naprawdę bardzo ciężka praca na nogach, bez przystanku. E, ja wtedy bardzo ciężko pracowałam, żeby mieć pieniądze właśnie na prawnika, który się tym zajmie. Wtedy to kosztowało już bardzo dużo, dzisiaj też oczywiście takie sprawy kosztują, ale ja się wtedy dowiedziałam, że powinnam mieć takie, a nie inne elementy w mojej firmie, że powinnam zadbać o swoje ubezpieczenie, o, o swoje fundusze emerytalne albo jeszcze inne. I po prostu jak mi oni wszystko powiedzieli, co ja mam robić, to. Ja sobie pomyślałam, że w momencie, kiedy firma zacznie zarabiać pieniądze, ja to wszystko zrobię i ja to zrobiłam. I dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy czasu, kiedy scetowałam swój pierwszy fundusz wiele lat temu, za chwilę będzie prawie 20, albo już nawet minęło, dokładnie nie wiem, lat, to na tej przestrzeni wiele ludzi mówiło. Że no nie warto, że być może inne źródło finansowania i tak dalej. A ja sobie pomyślałam, że ja po prostu rozłożę, wiecie, te jajka we wszystkich miejscach, nie tylko do jednego koszyka to włożę. I tak naprawdę nie żałuję nawet jednej swojej decyzji, ponieważ rozpoczęłam oczywiście od zainwestowania też w nieruchomość. Moją pierwszą nieruchomość kupiłam. 2000, końcówka 2004 roku. Kluczy odebrałam 2005. Zainwestowałam w fundusze. Zainwestowałam w nieruchomości w dwóch krajach wtedy. W tych pierwszych właśnie latach, kiedy moja firma zaczęła rosnąć, i potem zaczęłam się jeszcze bardziej edukować, zaczęłam robić kolejne studia, zaczęłam jeździć na szkolenia do Stanów Zjednoczonych, do Polski, tutaj w Wielkiej Brytanii. Czyli inwestowałam pieniądze w moją markę, ponieważ wiedziałam, że tylko w ten sposób mogę stać się ekspertem na rynku, który będzie zarabiał pewnie za godzinę tyle, co czasem ludzie zarabiają za tydzień pracy. I dzisiaj, kiedy patrzę na to, że moja stawka godzinowa to jest 500 funtów, czyli 2500 zł, to prawda jest taka, że tutaj w Wielkiej Brytanii niektóre stanowiska mają 500 za tydzień, czyli 2000 powiedzmy miesięcznie, 24000 rocznie. To są średnie pensje bardzo wielu stanowisk, bardzo wielu pracowników, nie wiem, wszystkich restauracji, marketów, firm usługowych, bym tak to nazwała. Czy produktowych też w sumie, ale. Zobaczcie, ile milionów ludzi żyje za stawkę, na przykład taką tygodniową. A zresztą myślę sobie, że w Polsce 2,5 tysiąca na tydzień, 10 tysięcy na miesiąc to też trzeba mieć całkiem dobre stanowisko, żeby tyle zarabiać na czysto. No więc, dlaczego inwestowałam te pieniądze? Nie tylko w nieruchomości, czy w fundusze, czy w akcje, obligacje, ale też inwestowałam w siebie. I dzisiaj, z perspektywy czasu, kiedy popatrzę. To to wszystko urosło. To wszystko urosło kilkakrotnie do góry. I to też spowodowało, że mając teraz różne źródła przychodu, budując nawet moją markę osobistą, też nie postawiłam tylko, nie wiem, na konsultacje biznesowe, ale jak pewnie już mi obserwujesz jakiś czas postawiłam na książki. Dzięki Panu Bogu teraz książki. Myślę sobie, że odważyłam się, zdobyłam tą odwagę, żeby jednak wydać je, bo oczywiście też miałam na początku pewne obiekcje, czy powinnam to robić i tak dalej, ale kiedy je wydałam, to mogę je sprzedawać, kiedy śpię, kiedy jestem na wakacjach. Natomiast teraz jeszcze bardzo ważna zmiana, która nastąpiła niedawno, znaczy niedawno, dawno, w zeszłym roku. Amazon już pozwala jakby wydawać nam książki po polsku. Czyli co to oznacza? To oznacza, że wszystkie moje książki mogę zapakować do Amazona w formie PDF-u, a on ją drukuje i wysyła do klientów na całym świecie, na tym, w tym kraju, w którym zaznaczę, że chce, żeby to robił dla mnie. No i zrobiliśmy teraz start pierwszej książki, a, i kiedy pieniądze po prostu przychodzą co miesiąc na konto. Ja sobie po prostu myślę: Ja tam nic nie robię poza załadowaniem tej jednej książki. Dlatego teraz pracujemy nad formatami kolejnych książek, ponieważ mam ich pięć. A jeżeli te pięć książek będą tak się sprawować, jak ta jedna, która teraz została załadowana, i przez ostatnie już tutaj dwa miesiące widzę, co się, co się z nią dzieje, to sam przychód z tych książek pozwoli mi, nie wiem, mieszkać w Hiszpanii i nic nie robić a ja nie tylko stworzyłam książki, ja stworzyłam platformę, ja stworzyłam um, wiele programów, które po prostu mogę ja również prowadzić z różnych części świata. Więc jakie Ty masz źródła dochodu? Jakie Ty masz zabezpieczenia? I teraz uh, wiele ludzi tu do mnie powie, Pani Aniu, ale zarabiam mało to, co mam zrobić. Ja w Akademii um, Kobiet Pokazałam przykład odkładania pieniędzy 50 funtów w miesiącu, ile się zrobiło przez kilka, kilka lat. To jest 250 zł w miesiącu. No, dla niektórych może to być dalej duża kwota, ale ja sobie myślę, że jak jest to duża kwota, taka kwota dla kogoś, to znaczy, że nie uczysz się edukacji finansowej. To znaczy, że nie pójdziesz dodatkowo do jakiejś pracy, zdobyć te 50-100 funtów, żeby zainwestować w swój, nie wiem, fundusz po to, żeby za 5 czy 10 lat kupić pierwszą nieruchomość. Dlatego ja myślę sobie, że właśnie bez tej edukacji ludzie nie zdają sobie sprawy, że te małe kwoty w odpowiednim zainwestowanym instrumencie finansowym rosną szybciej niż na lokacie bankowej. Ale żeby to wiedzieć, trzeba się tego nauczyć. A oszczędzaj i inwestuj regularnie. To właśnie do tego zmierzam. Czyli regularne oszczędzanie i inwestowanie to klucz do sukcesu finansowego. Opracuj budżet domowy, w którym określisz swoje priorytety wydatków i regularne oszczędności. Następnie inwestuj swoje oszczędności w różne instrumenty finansowe, czyli takie właśnie jak fundusze czy akcje, obligacje. Bo tutaj zawsze wiele osób mówi: No, dobra, ale ja nie mam takich pieniędzy, żeby nieruchomość. Zacznij od najmniejszych kwot. Być może a taka historia Cię zmotywuje do tego. Ostatnio czytałam książkę na temat inwestowania na giełdzie i pewien pan pracował w firmie. Produkcyjnej, już nie pamiętam, jakieś produkty chyba spożywcze w Stanach Zjednoczonych. Z każdej pensji kupował jedną akcję tej swojej firmy. Czyli z każdej pensji po prostu szedł i kupował jedną akcję firmy, w której pracował, bo ona była na giełdzie. Przez 30 lat te akcje poszły tak w górę, że w momencie to, 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 to z jednej strony bardzo motywująca historia do oszczędzania, z drugiej bardzo bym powiedziała taka zaskakująca dla wielu ludzi, ponieważ w momencie, kiedy ten pan już tam był na skraju, powiedzmy, swojego życia. Jego rodzina jakby zrozumiała, kiedy on się podzielił, co zrobił przez te wszystkie lata, zrozumiała, że człowiek, który zarabiał minimalną krajową, odłożył kilka milionów złotych. Bo kupując przez 30 lat akcję jedną co miesiąc, te akcje poszły na tyle w górę, że wygenerowały mu portfolio akcji warte Ponad 3 miliony dolarów. I teraz e, zastanów się, czy ty możesz inwestować w coś małego. A oczywiście, inwestowanie w akcje nie jest proste i tutaj trzeba się nauczyć tej inteligencji finansowej, żeby to zacząć. Dlatego też e, będę Was zachęcała do tego, żeby uczyć się, edukować, szkolić. Nie, żeby robić na wariata, tylko żeby po prostu. Zacząć się temu przyglądać. Jeżeli masz długi, jeżeli masz zobowiązania, to musisz mocno się najpierw skoncentrować na spłacaniu tych długów. Zobacz, ile ich masz i zastanów się, do jakiej pracy możesz pójść ekstra, ty, mąż, partner, żona, po to, żeby te długi spłacić jak najszybciej, a wtedy zaczynaj inwestować dalej. Rozwijaj siebie swoje umiejętności, czyli inwestowanie w rozwój osobisty, zawodowy jest kluczowe. To jest podstawa do tego, żeby odnieść sukces finansowy, żeby stać się bogatym człowiekiem. Uczestnictwo tak naprawdę w różnych szkoleniach, kursach daje motywację, daje wiedzę, daje w ogóle informacje, od czego zacząć, co poszukać. No i przede wszystkim, co najważniejsze, trzeba być tutaj konsekwentnym, czyli podejmować dobre decyzje finansowe, trzymać się swojego planu, opracować plan finansowy i po prostu nie odpuszczać. Błędem, który bardzo często obserwuję, szczególnie u takich osób, które na przykład miały problemy finansowe, potem na przykład były u mnie na konsultacjach i my wyprowadziliśmy tego klienta z takiej sytuacji. No i potem on zaczął zarabiać pierwsze 5 tysięcy funtów, potem 10 tysięcy funtów w miesiącu. To, to co ja zauważyłam, większość osób pragnie wszystko na raz kupić, pragnie po prostu wszystko na raz zrobić, a to jest błąd. Pamiętaj, że nic nie rób naraz, od razu, szybko, kiedy pieniądze się pojawią, jak zaczniesz budować swoją niezależność. Zacznij dalej wypłacać sobie pensję minimalną ze swojej firmy i zostaw poduszkę w firmie, a ucz się dalej zdobywaj wiedzę, a dopiero wtedy podejmuj decyzje finansowe bo większość ludzi tego nie robi, większość osób od razu, od razu te pieniądze zużywa na swoje prywatne zachcianki na swoje prywatne wydatki potem przychodzi gorszy moment w firmie okazuje się, że firma nie ma pieniędzy na inwestowanie nie wiem, w budowę marki w reklamę, a dzisiaj um, robiłam live'a, w którym pokazałam, że meta um, zdecydowała się wprowadzić abonamenty za to, żeby fanpage biznesowe były lepiej wyrzucane Pokazywane potencjalnym klientom i ten najdroższy pakiet, który będzie najlepszym pakietem, kosztuje 350 dolarów miesięcznie. I wiele osób w komentarzach mojego live'a napisało, no ja jestem małym biznesem, mnie na to nie stać albo małe kwoty inwestowałam i bez sensu, że w ogóle. Inwestowałam te małe kwoty. Pamiętajcie, jak macie małe kwoty, to znaczy, że nie macie inteligencji finansowej, bo gdybyście ją mieli, to byście zdobyli większe kwoty na te reklamy. Taka jest brutalna prawda i ludzie zawsze szukają wymówki. Nie mam pieniędzy, to tego nie zrobię. Nie masz pieniędzy, to je zarób. To zastanów się, co możesz zrobić, żeby je zarobić. Być może trzeba pójść na, nie wiem, dodatkowe dwie zmiany jakiejś pracy w tygodniu, po to właśnie, żeby się rozwinąć, po to, żeby zarobić pieniądze na swoje spłaty, nie wiem, zobowiązań, żeby mieć większą poduszkę finansową, żeby kupić pierwszą nieruchomość, żeby być może firma wygenerowała większe obroty, bo na kampanię trzeba zdobyć pieniędzy. Ja, jeżeli stawiałam sobie w życiu przez ostatnie 20 parę lat jakiś cel, to jeżeli pojawiała się przeszkoda w postaci tego, że nie mogłam czegoś zrobić, zastanawiałam się, jak mogę to zrobić. A kiedy właśnie 20 parę lat temu dowiedziałam się od prawnika, co mam zrobić, żeby zostać w Wielkiej Brytanii, i co powinnam zrobić, w co zainwestować, i rozpisałam to z. Doradcom finansowym, ile pieniędzy potrzebuję, żeby zakupić pierwszą nieruchomość, przyjechałam końcem 2001 roku do Wielkiej Brytanii. 2000, słuchajcie, trzeciego roku byłam gotowa zakupić nieruchomość, ale miałam jeszcze za mało rozliczeń firmy po prostu, więc kolejny rok musiałam poczekać, żeby te wszystkie formalności dopełnić. Wtedy jeszcze Polska nie była w Unii, a ja kupiłam nieruchomość w obcym kraju. Dzisiaj ludzie pokazują, jak kupują sobie tam nieruchomość w innych krajach. Ja ją kupiłam dwadzieścia parę lat temu w Wielkiej Brytanii, jako w sumie studentka, bo skończyłam jedne studia, potem studiowałam na kolejnej uczelni. I teraz, jeżeli dzisiaj ja słyszę, że ktoś mówi, że nie ma pieniędzy, jak ja nie miałam pieniędzy, to w dzień budowałam firmę, a w nocy szłam i pracowałam ciężko w restauracji. Więc proszę was, nie mówcie, że nie macie pieniędzy, bo jak nie macie pieniędzy, to znaczy, że nie chcecie tych pieniędzy mieć. To jest. Proste. Dlatego człowiekiem bogatym może być tylko człowiek z mindsetem rozwiązywania problemu, znajdowania rozwiązań, a inni ludzie zawsze staną się biedni mentalnie i zostaną biedni mentalnie, bo jeżeli masz problem i nie nauczysz się szukać rozwiązania, tylko ciągle będzie wymówka, nie mam opieki nad dziećmi, nie mam tego, tamtego i w ogóle po prostu milion innych rzeczy. Mieliśmy taką rozmowę na grupowym mentoringu, gdzie klientka powiedziała, że no wiele rzeczy nie robi, no bo ma pracę między, powiedzmy, tam 9:30 a drugą 2:30. I ja już tutaj ją zastępowałam. Ja zastopowałam, powiedziałam, halo. Ja też tak pracuję. Bo ja od 15 lat wychowuję moją córkę z dużą przewagą sama. Oczywiście korzystam z pomocy bardzo często osób, które mi pomagają, jeżeli jestem w trasie u klientów. Oczywiście korzystam czasem z pomocy jak muszę, kiedy nie wiem, jestem na szkoleniu. Ale mój sukces polega na tym, że ja logistycznie planuję wszystko z moim mężem. I dlatego też jesteśmy w stanie pogodzić jedną pracę z drugą, a wtedy, kiedy potrzebujemy wsparcia, bierzemy go z zewnątrz. I teraz opiekunka kosztuje, osoba, która sprząta w domu, kosztuje, ogrodnik kosztuje, ale dzięki temu, że pomagają mi inne osoby w różnych usługach, zarówno w domu w Polsce, jak i w domu w Anglii, dlatego że ja jeden i drugi dom używam jako swój dom, czyli spędzam sporo czasu tutaj i tutaj. To mam osoby, które pomagają mi zajmować się jednym i drugim domem. I teraz, dzięki temu, że te osoby są i, i mnie wspierają i mi pomagają, to ja jestem w stanie pracować więcej w, w swoich godzinach roboczych i zarabiać większe stawki godzinowe. To jest proste. I teraz bardzo często ludzie nie chcą tego robić, no bo przecież nie zapłacę opiekunce, no bo to kosztuje, ale czasem trzeba zapłacić i niewiele zostanie, właśnie po to, żeby mieć ten czas. Na to, żeby rozwinąć firmę, żeby rozwinąć markę, żeby zacząć zarabiać więcej. No i to jest takie błędne koło. Człowiek biedny tego nie zrobi, mentalnie oczywiście biedny, bo będzie się bał, bo powie, że to jest bez sensu, że nie ma sensu inwestować w to czy w to czy w to. Um, dlatego też jeżeli chcecie stać się człowiekiem bogatym mentalnie i jednocześnie fizycznie bogatym czyli zarabiać więcej to musicie zrozumieć, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy jak zaczniecie rozmawiać z kimś, kto zarabia duże kwoty i zapytacie go y, jakie ma problemy to on powie, że nie ma żadnych bo nawet jeżeli te problemy są to dla niego to nie są problemy on, on je rozwiąże, on może być czasem zmęczony tymi problemami ale on nie widzi problemów a ludzie, którzy nie zarabiają pieniędzy, zawsze Wam po prostu zrobią listę problemów i tego, jak po prostu oni są pokrzywdzeni. Jeżeli będziecie w pozycji ofiary, też nie zostaniecie nigdy osobą, która będzie zarabiała dużo pieniędzy. Dlatego też ważne i istotne jest, chcesz zarabiać pieniądze, stań się. Człowiekiem, który myśli jak człowiek sukcesu. Stań się człowiekiem, który myśli jak człowiek, który jest bogaty. Stań się człowiekiem, który się edukuje w tych zakresach. Naucz się zarządzać finansami, naucz się inwestować, naucz się zarabiać więcej. Jak nie masz pieniędzy na to, żeby się nauczyć, nie masz pieniędzy na szkolenia, na książki, inne rzeczy, to jest dobądź. Po prostu to sobie postaw za pierwszy cel. Brakuje ci, nie wiem, żeby zainwestować swoją firmę w kampanię płatną, nie wiem, w jakieś inne rzeczy. To po prostu jest dobądź. W momencie, kiedy ja planuję coś, albo mam niespodziewane wydatki, to sobie myślę, ok, dobra, to, to ile mam sprzedać w tym miesiącu, czy ile firma ma wygenerować obrotu, żeby mi pokryło ten dodatkowy ekstra koszt? Koszt tego czy tamtego. Dlatego myślę sobie, że piękne jest to, że człowiek w którymś momencie dochodzi do jasnej odpowiedzi. Ja jestem odpowiedzialna za swoje życie, ja jestem odpowiedzialna za swoje finanse. To ode mnie zależy, ile ja dzisiaj mam na koncie, to ode mnie zależy, ile ja zarabiam. I to ode mnie zależy, co z tą decyzją i informacją dzisiaj też zrobię, jaką decyzję podejmę, jak się będę zmieniać, jak będę e, działać. Moi kochani, wierzę, że ten podcast da wam dzisiaj do myślenia i wierzę również, że zastanowicie się nad całkowicie swoją e, Swoją sytuacją, być może macie ją bardzo dobrą, być może zarabiacie już dzisiaj bardzo dużo pieniędzy, ale przeanalizujcie te wszystkie obszary i zobaczcie, czy da się to jeszcze lepiej usprawnić, żeby mniej pracować, więcej zarabiać. Bo jeżeli mamy dobrą dosyć sytuację, to warto przyjrzeć się jeszcze bardziej jej, bo mając dobrą sytuację, możemy zrobić 15 razy lepiej, pracując mniej. Z tym Was zostawiam dzisiaj i postaram się do Was tutaj w podcaście wracać przynajmniej raz w tygodniu. Wiem, że miałam troszeczkę teraz przerwy, ale mieliśmy kampanię Akademii Mentora. Bardzo się cieszę, bo osoby, które dołączają w październiku, to osoby już z czterech krajów, więc znowu będziemy mieć międzynarodową kadrę mentorską, która zacznie pracę ze mną w październiku. Jeżeli ktoś z Was um, chciałby zostać mentorem, chcielibyście jako jedno ze źródeł, a, właśnie tutaj dochodu, budować swój biznes online i dzielić się swoją wiedzą z innymi ludźmi na całym świecie, zacznijcie od Akademii Mentora, zdobędźcie kompetencje i twórzcie biznes online. To Wam może dać. Um, i, Akademia mentora może Wam dać jeden pomysł na źródło dochodu na poszerzenie kompetencji, które możecie wykorzystać, tworząc własną praktykę mentorską, rozbudować swoją własną firmę, bo wiele osób też jest w akademii mentora właśnie po to, żeby móc zarządzać jeszcze i lepiej, jeszcze lepiej swoją firmą, w której zatrudnieni, zatrudnieni są pracownicy, bo to jest bardzo Ważna umiejętność. Także moi drodzy, oczywiście, zapraszam Was um, i dziękuję za to, że tutaj jesteście. Słuchajcie, ten podcast rozwija się e, fajnie. Coraz więcej osób e, zaczyna tutaj mnie obserwować i widzę, że coraz więcej mamy wyświetleń. Um, dlatego, mimo, że nawet nie promuję jakoś tego bardzo specjalnie na swoich mediach tylko wrzucam informacje, kiedy wrzucam podcast także dziękuję Wam za to no i tradycyjnie proszę Was o to, żebyście przyszli na Instagram Anna Ewa Suska i a, napisali mi komentarz na priva a, czy moje podcasty Wam pomagają i ewentualnie, jeżeli macie pomysł na jakiś temat, który powinnam poruszyć tu na podcaście to dajcie znać a tymczasem życzę Wam wspaniałego dnia. Ja nagrywam ten podcast przy pięknym słoneczku. Także słuchajcie, w Wielkiej Brytanii przyszło lato, Mamy 20 parę stopni, także bardzo, bardzo się z tego cieszę. A, bo ktokolwiek mieszka w Wielkiej Brytanii, to ostatnio mieliśmy deszcze, więc mieliśmy już tego serdecznie po dziurki w nosie. I jeszcze jedna na koniec rzecz. Pamiętajcie, że 1 czerwca widzimy się na żywo w Polsce. a Na szkoleniu marka osobista, marka firmowa. I jeżeli byście chcieli uczestniczyć w tym szkoleniu. To tradycyjnie Was serdecznie zapraszam. Link wam tutaj wkleję pod podcastem, albo napiszcie do mnie na Instagramie. Na priwa to wyślę Wam również na Instagramie. Także duże serducho dla wszystkich i do usłyszenia w kolejnym podcaście za tydzień.